Paweł Szałamacha odwołany ze stanowiska. Zgodnie z zapowiedziami premier Beata Szydło przeprowadza zmiany w rządzie. Nowym ministrem finansów został Mateusz Morawiecki, który pełni również funkcję ministra rozwoju. Wicepremier stanie także na czele Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów. Premier dodała, że wkrótce przedstawi propozycję nowego sposobu zarządzania spółkami Skarbu Państwa i majątku Skarbu Państwa. O tym, że dojdzie do zmian w rządzie, premier poinformowała w zeszły piątek. Powidoki Andrzeja Wajdy to polski kandydat do Oscara w kategorii obraz nieanglojęzyczny. Wyboru dokonała komisja oscarowa złożona z przedstawicieli polskiego środowiska filmowego oraz Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Komisja podkreśla, że Wajda jest twórcą niezwykle cenionym wśród członków Amerykańskiej Akademii Filmowej, laureatem Oscara za całokształt twórczości, którego filmy były czterokrotnie nominowane w kategorii najlepszy film nieanglojęzyczny. Powidoki to opowieść o tym, jak komunistyczna władza niszczyła wybitnego artystę, niepokornego człowieka, który sprzeciwił się doktrynie socrealizmu. Główną rolę gra Bogusław Linda. Nie żyje Szymon Peres. Były prezydent i premier Izraela zmarł w wieku 93 lat. W latach 2007-2014 Peres był prezydentem Izraela, dwukrotnie pełnił stanowisko premiera. Był też jednym z twórców historycznego porozumienia z Oslo z 1993 roku pomiędzy państwem żydowskim a Organizacją Wyzwolenia Palestyny. Za swoje wysiłki na rzecz pokoju został rok później uhonorowany pokojową Nagrodą Nobla. Pogrzeb odbędzie się w piątek w Jerozolimie. Rakieta Buk, którą zestrzelono w lipcu 2014 roku samolot malezyjskich linii lotniczych Malaysia Airlines MH17 nad wschodnią Ukrainą, pochodziła z Rosji. Tak wynika z ustaleń dochodzenia karnego w tej sprawie. Według śledczych pocisk rakietowy został odpalony z terytorium kontrolowanego przez prorosyjskich separatystów. Nie jest jasne, czy żołnierze odpalili rakietę na rozkaz, czy działali samodzielnie.